Jestem Akundelar, ostrze włóczni. Jesteśmy protosami, dziećmi pradawnych bogów. Jesteśmy pierworodnymi i ostatnimi, którzy się ostali. Moje życie za Ajur. Witam w kolejnym odcinku z serii Gam kontra reszta świata. Gam gra w prawym dolnym rogu jako zerk w kolorze niebieskim, a przeciwko niemu gra jako Protoss of Veldam. Górny, lewy róg. No, ciekawe, z Protossem ja to lubię takie walki oglądać. Sam gram Protossem, więc ciekaw jestem tej rozgrywki. Oczywiście jest to diamentowa liga, czyli tuż przed mistrzowską. Gam pretendent i nasz faworyt. Zobaczymy, jak będzie się rozwijał w kolejnych meczach. Jest to zaledwie nasz 16 mecz komentowany Gama, także wszystko jest możliwe. Gam już rozpoczął drugą haczerkę, a pierwszą ekspansję, może tak powinienem powiedzieć. Protoss zabudowuje normalnie, gateway. No i pierwszy gaz. Tradycyjnie, a to głównie po to, żeby mieć Mothershipa i obronę przed zergiem, zresztą bardzo skuteczną. Z tym, że szybko musiałby postawić sobie tutaj gdzieś pylona, żeby mógł chronić. No i tu kolejny. Już rdzeń przyzywa, cybernetyczny. Tymczasem skautuje u Gama, Gam już jedzie nietkę rozrodczą. I dwie haczery w budowie, no coś takiego. Gam, co ty kombinujesz? To chyba będzie szybki rush. Chyba będzie chciał szybko rozegrać, ale to zobaczcie, jak Veldan go maca tutaj przychodzi, patrzy, już wie, coś będzie grane. Szybko buduje. No, wurpowanie na razie buduje, więc Gam speedy na lingach już pcha. Do przodu królowa się kończy. Druga ekspansja zaczyna pracować, znaczy druga haczerka, albo inaczej pierwsza ekspansja. Tu haczera będzie mógł mieć szybko, no to nawet ma sens. Mieć szybko drony. Ale kasę trochę wydał na tę budowę, w związku z czym nie zaszalałby. No i zobaczmy, co ten nasz... Aha, będzie Gam chciał pogonić tą probę, która po prostu chyba została zapomniana przez Dana. No po prostu musiał zapomnieć, zostawił ją tutaj, rozglądając się. No jak na diamentową, taki szkolny błąd. Tutaj znów nic nie robi jego proba. No. Zobaczmy, coś gdzieś jest mocno zamyślony. Kombinuje, adept w drodze kolejny. No i robi, co robi? Przyzywa radę z mroku. Przyzwał już. Albo będzie robił mignięcie. Nie, będzie ostrza robił dla adeptów. Będzie chciał adeptami trochę zrobić. Widmowe ostrza robi. No, parę adeptów to jest dobra metoda na zerga. Stawia je za linią swoją. Zerk już tu nie przejdzie. Czyli Gam już tutaj może zapomnieć o jakimś szybkim ataku. Sporo będzie go kosztowało ta jazda. Zorientował się Gam, że tu się nie przebije. O tak, powinien próbować gryźć gateway'a.
do osyłania ostrych adeptów, ale Gam zaraz przegryzie się, tylko ja ten próbuję z tyłu też postawić. No, traci wojasko. Permanentnie ten protos zamknął sobie wejście. Chroni się. Gam stracił sporo jednostek. Wprawdzie mam w armii 24, ale przy Uzerga to jest nic. Jednostek pracujących ma tylko 33. Protos Uzerg już powinien robić trzecią. Gam się nawet nie przymierza. Chcę to rozstrzygnąć szybkim atakiem. Masówką tak zwaną. No tak, już jest Mothership, więc wiadomo. Foto na charge. Ostra zabudowa ze strony Protosa. To znaczy, że Protos powinien pójść w lotnictwo, ale on to wcale nie widać, żeby to robił, to coś robił. Widzimy. Fabrykę robi, ale po co? Czyżby miał chęć robić immortale, sądząc po budowie produkcji? Immortale plus adepty. No, Gam, pośpiesz się i rób już więcej tych. Jak najwięcej roczy. Mamy 6 w budowie. Gam, zająć partycję. Zająć kolejną ekspansję. Koniecznie haczerkę. No, tymczasem na próbę chyba bardziej wysyła te adepty. Dobre są na te zewlingi, ale nie przy wsparciu roach. No, dałby budować 3, 4, 5, dochodzi 7. To już jest armia, która zatrzyma adepty. Otoczyć próbuje Gam, zająć adepty. Tak, bardzo ładnie, roachy dobijają. Roachy dobijają same zewlingi, to zobaczcie jak giną. Nie mają szans przy adepta. Zagryj go, dopadnie go, jeszcze raz. Uciekł. A, raba. Czemu nie uciekał wcześniej? On mało nie przypłacił stratą tego jednego adepta. Gun tymczasem spokojnie buduje trzecią ekspansję. I co? Sytuacja na razie w ogóle jest równa. Nie ma wyraźnej przewagi. Tak jak myślałem, Protos buduje immortale plus adepci. Będzie było rozstrzygnąć to naziemną armią. Immortale 3 we wsparciu adeptów mogą siać zniszczenie prawdziwe. Na razie idzie 1. Pośpieszana idzie produkcja drugiego. No i tak, i kosty będą. Czyli Dark Templary do kompozycji. Gam mutuje. O, widzimy, obserwa robi. Bardzo inteligentnie, mądrze, tak, nie? Doświadczony gracz. Wie, że tak długo Protos to już będzie próbował kombinować. Będzie kombinował. No, będą Force Shieldy. Force Shieldy zatrzymają jednostki, mogą masakrować. Gam, żeby tylko rozsądnie wojsko dzielił wtedy, kiedy trzeba, a nie wtedy, kiedy chce przeciwnik. Dobra. Oj, taki strzał. Za daleko się ten Protos wycofał. Tu mógł go normalnie pod shieldami blokować. Zatrzymać i wybijać. Nie wiem, dlaczego tak zrobił. Czekał chyba na tego drugiego immortala. Ale on jest za mało tego boja, żeby mógł Gama mogło zmiażdżyć. Musi się cofać, szybko cofać, bo on będzie bronić swojej linii. Tutaj będzie miał Photon Charge i dodatkowe wsparcie. Już jeden immortal się poszedł, no, wegnać. Cofnie się za linię. Tutaj zaraz walnie Force Shieldy. Tak, jest. Wciąga Gama w pułapkę. Za dużo to kosztuje, ale immortale ledwo się trzymają. Powtórz atak. Po co on je wysuwa? Nie, no po co wysyłał te immortale? Jeszcze jeden z tyłu się obija. Co ten robi, Protos? No niesamowite, to po prostu, no, ewidentny brak. Brak jakiegoś sensu. To te immortale powinny się wycofać, uszkodzone do tyłu.
bo to Charles wiele nie da, to jest koniec meczu. To jest moim zdaniem koniec meczu. Wojsko całe stracił, nie jest w stanie budować, jeden Immortal niczego nie zmieni. Force Shield nie załatwił takiej armii. Gam się wbija do środka, zaraz wejdzie ekonomię, uderzy. I już po ekspansji pierwszej, to oznacza koniec, brak pieniędzy na produkcję jednostek. Cztery darki, tu nic nie pomogło, tym bardziej, że Gam miał obserwer, ale nie wiem, gdzie ten obserwer jest. I on jeszcze próbował je mutować, zamieniać warchony. No nie, no to jakieś nieporozumienie zupełnie. Przygnieciony zamiast atakować tymi Dark Templarami, trochę by tylko zatrzymał Gama, to on po prostu jakiś taki nierozważny ruchy zrobił. No co powiedzieć, GG, no po prostu GG, Gam to nie zostawił na nim suchej nitki. No i kolejny mecz, Gama. Liga diamentowa, oczywiście Gam jest w górnym lewym rogu w kolorze czerwonym i w dolnym prawym rogu w kolorze niebieskim proto zwane Dungeon Tai. No ciekawe, jak idzie protoskowi. Ostatni mecz, jaki oglądaliśmy przed chwilą, to mecz też z protosem i no i co, no i miazga. Gam zmiażdżył protosa, nie zostawiając mu żadnych szans. Inna sprawa, że przeciwnik popełnił masę błędów tam podstawowych. No, zobaczmy, jak się spisze ten protos. Dungeon Tai. No, już od razu gaz po gatewayu. Czyli tradycyjnie będzie obrona. Po co tam linę wysłał? No, właśnie poprawił, zorientował, że wysłał gdzie indziej. Dosyłanie, no tak, o, widać kontroluje na poziomie głównej bazy, nie bawiąc się w zaczepianie. Wysłał już proba na zwiady. Dungeon Tai. Gamek wysłał dwa woreczki. Tak sobie delikatnie poszedł w ekspansję. Robi już, wiadomo, nitkę rozrodczą. Już zasilony gaz. No, Dungeon Tai wpadł z wizytą na herbatkę. Gam nie ma go nawet czym przywitać. Jeszcze, no ale to dopiero 1.46. I zobaczmy, co tam też ciekawego buduje. No oczywiście rdzeń cybernetyczny. Pierwsza ekspansja. Nexus. Pylon, no i produkcja probów. Obejrzał więc spokojnie, wie, że nie musi budować tutaj żadnego zelota. Gam się nie uśpieszy z atakiem, więc protos dzięki temu rekonesansowi wie, co robić, tak? Tak to by już produkował tutaj zawzięcie zeloty, żeby zatrzymać w tym wolskim przejściu zerlingi, ale nie musi, bo widział tam u przeciwnika, czyli u Gama, że nic ciekawego się nie dzieje, albo i nieciekawego. Tradycyjna rozbudowa makro. Tymczasem druga ekspansja, znaczy pierwsza ekspansja już ruszyła. O i zasilanie oczywiście z dwóch na minerały, co powinno dać niezłe przełożenie na ekonomię. Mamy już Mothershipa, który w razie czego powstrzyma te parę zerlingów. Pytanie, czy będzie to konieczne? No zaraz się przekonamy. Tymczasem zwiat adepta. Tak tylko na obczaić, na próbę, czy Gam czegoś nowego nie wymyślił. A Gam metoda ostatnio widzę w drugim meczu. Trzecia haczelka, żeby mieć produkcję woja, to by się sprawdziło w ostatnim meczu bardzo. Zobaczymy, jak on to upgrade'uje.
Taki fajny bulbin. Dam pierwszy zwiat, ale co tu nic się nie da zrobić. Niczego nie działa. W każdej chwili można dostać fotonowy charge. I tyle, więc nawet Dungeon tej się nie wysilał. Gam dosyła jednak jednostki, mimo że już wie, że nic tutaj nie skóra. Gam już będzie robił za chwilę rocze. Ale proszę pan bardzo, będzie nam tutaj próbował harasować Protoss Gama. No, lotnictwo swoje zrobi. Gam tymczasem razy dwa Evolution Chamber. Mocno będzie chciał się przeupgrade'ować w jak najkrótszym czasie. No, już teraz się zaczął, ale jedna jednostka to... No i parę prób zawsze zabierze. Pięknie. Pięknie, że mu nie da uciec. Po dwie już by mocno harasowały, a jedna to... Ona krwi napsuje, ale... Wiele nie zrobi. Oczywiście jeśli Gamrot szybko królowe. Mimo braku Crispingu mu się plamka rozszerzyła na drugą ekspansję. I już Gam w tym czasie zaatakował Nexusa. Fotonowy czas nie zatrzymał. Przeliczył się tutaj Dungeonkę i zapłacił bazą. Nie no, taki szkolny błąd. Wpuścił go do środka. Po co Gam? W ekonomię walczy. W ekonomię. Tutaj był mały błąd Gama, że pozwolił jednostkom samopas próbować atakować ten Photon Charge. No ale cóż, stajał się prawdopodobnie makro i troszeczkę stracił tam wolę, bo mógł tam więcej namieszać, więcej tych problemów wypadło, gdyby to kontrolował sam. Ale tutaj, proszę bardzo, zbudował już hydralicki, w drodze hydralicki, no i prędkość dla roachów. Ten próbuje dobijać mu te proby i wkurza po prostu. No taka metoda jest w sumie dobra, jak ktoś lubi powpinać przeciwnika. Znowu grupka D. Sytuacja dość podobna z poprzedniej gry. Chociaż gracz jest inny, to technika ta sama. Gam już wysyła, na razie bardzo skromnie, jednak hydralistka poszła. Minął, przecież Gam widział choroba te adepty, ale adepty też zawrócą chyba, bo... No i proszę bardzo. Pierwsze starcie bezpośrednio pod bazą, właśnie to jest komfortowa sytuacja dla Gamo. Zakłóć przeciwnika i zmusić do tego, żeby się bał ruszyć. Bo jeśli jeden taki atak był, to może być za chwilę drugi. Tak jest. Współpraca z Zelingami. No, daleko odskoczył, przez to stracił te adepty. To był błąd Dungeona teraz. Nie w tą stronę. Odciągnął niby od bazy. Na tym mu zależało, ale stracił parę jednostek, które by się tutaj bardzo przydały. Razem z tymi stalkerami by namieszały. No, ale jak widzimy się w obronie i tak. Overlord, czyli z tyłu plecy. I już. Mamy już pierwszego Voida. Tymczasem Gamowi przybywa hydralistku. Wie, że już będzie miał lotnictwo przeciwko sobie. Musi się do tego odpowiednio przygotować. Trzecia haczerka już zbudowana, ale... Aha, transfuzja probów, czyli dronek, tak, proby to Protossa. No i co? Gam czeka po prostu na atak, na kontratak przeciwnika, ale ma za mało tego woja. No dochodzą teraz, dochodzą hydralistki. Ile mamy produkcji? Jedna, jeszcze dwa roucze.
Będzie plus jeden do obrony i zasięg plus jeden. Gam idzie bokiem, chce zrobić unbuya. Zajdzie z tyłu na odsuniętą ekspansję. Tylko ciekawe czy... No właśnie, właśnie. Gam musi wracać. Straty jakie poniósłby teraz. Otoczyć przeciwnika, otoczyć. No i akurat w dobrym momencie, kiedy baza rozwalona jeszcze wspiera. I teraz zaszczuty Dungeon tej stracił już Wojda, stracił to Wojo, stracił wszystkie stalkery, a Gam po prostu ma potęgę ogromną. Po prawej stronie, lewą stroną próbuje iść adeptami, ale Gamowi się dosyła. Ma w tej chwili w produkcji trzy haczerki. Idzie tego Woja, cała masa idzie środkiem. Ten próbuje adeptami, ale chyba będzie, zobaczy, że to się z tytaki będzie wracał. No tak, Gam teraz zaatakuje ekspansję. Tutaj musi zniszczyć ten... Mothershipa musi zniszczyć. Ajajajajaj, musi zniszczyć. Tak jest. To był ostatni fotonowy czar. Pięknie mikroje, mimo że zostaje ostrzeliwany, trzyma się z dala. Przeciwnik próbuje tutaj robić jakieś uniki. Ale jedzie, próbuje bronić się probami, ale Gam zrobił przecież Evolution Chamber, ma już jednostki zupgrade'owane i sieje zniszczenie, po prostu sieje zniszczenie. Oricon coś tam próbował zrobić, ale nie już polek. Dwa stalkery, 4-5 próbują coś robić, ale Gama boją cały czas zdecydowane. Ma lepsze upgrade'y, niesie kurde mocno. Niszczy jednostki tu przed narodzeniem. Ojej, to Wojo, ale co z tego, jak Gam taką armię dosyła. I teraz Zerlingi. Zerlingi zadziabią te stalkery, zamęczą. O to Gamowi chodziło, zmienił nagle taktykę, przed na jednostki szybkie. Bo przecież hydralistki dobre są z daleka, ale Gam już rozwalił foton czar. Znaczy Mothershipa nie będzie po tym charge'u. Nie ma Wojdów, bo nie ma kasy. Przeciwnik już będzie budował tylko i wyłącznie Starkery, bo na Wojdę wydałby za dużo. No i teraz walka się rozstrzyga dosłownie w sekundach. Jeszcze chwilę, wojsko dosynane jest. Ostatnie jednostki Dungeon Tei. Nie ma kasy, nie ma nic, koniec. Koniec. Niderałów 60, to już był koniec, zbiórka za mała, nie miał czego doprodukować, jeden stalker niczego by nie zmienił. Bardzo ładnie Gam. Fajnie podobało mi się, że przyszedł, potem nie upierał się przy produkcji hydralisków dalej, tylko jak zobaczył, że rozwalił to, co było zagrożone z powietrza, przeszedł od razu na naziemne i dobił po prostu, zagryzł go tymi zerlingami. GG Gam.